To zależy, ale nigdy wbrew autorowi. Znaczy, to jest, znaczy, bo czasami jest to głęboka, bardzo głęboka ingerencja w tekst, ale zawsze rzecz podstawowa. Znaczy, są redaktorzy, kierownicy, którzy nie do końca zwracają na to uwagę. Natomiast każda ingerencja musi być uzgodniona z autorem i tego się staram trzymać. Natomiast ingerencja jest na bardzo różnych poziomach. Są czasami bardzo głębokie, są właściwie czasami żadnych, natomiast tylko mówię, no, nawet przy takich ingerencjach trzeba przede wszystkim rozmawiać z autorem. Poza tym staram się, żeby nawet jeżeli ingerujemy w tekst, to żeby robił to sam autor. Znaczy, żeby rozmowa z nim prowadzi go do poprawiania tekstu, do zmiany tekstu, żeby to nie było tak, że jestem mądrzejszy, siadam, zmieniam i to coś tego publikujemy, tylko raczej przekonuję autora do tego, żeby on w swój własny tekst zaingerował. Czasami nie jest to łatwe, no ale wiadomo, że autorzy lubią się przywiązywać do swojej pierwotnej wersji tekstu, tego co sami sobie wykonują. Kombinowali, ale jednak, znaczy to jakoś zawsze trzeba znaleźć jakiś kompromis.